Dzień dobry, witam wszystkich ponownie podczas naszego webinaru. Marcin Podlacki, kłaniam się nisko. Pierwsze osoby widzę, że już tutaj witają się na czacie. Witam Krzysztofa, Mateusza, Zbigniewa, Artura, Dariusza, Romana. Witam również Mateusza, Bożkę, Bożka, nie wiem jak to odmienić, szczerze mówiąc, ale to chyba od Bożeny, czyli Bożkę. Mariana, Wojciecha, Krzysztofa, dziękuję za wszystkie komentarze. Kilka słów o mnie na początek, albo nie. Najpierw jeszcze przecież musimy przybliżyć tę klauzulę informacyjną, o której zawsze trzeba zamienić przynajmniej kilka słów, więc szybko ją odczytam, a następnie przejdziemy już do kolejnych rzeczy. Prezentowane treści mają wyłącznie charakter informacyjny i prezentują opinię własne autorów. Treści te sporządzone zostały rzetelnie, z należytą starannością i nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych, porady inwestycyjnej ani badań inwestycyjnych w rozumieniu artykułu 36 rozporządzenia delegowanego Komisji Unii Europejskiej 2017 przez 565 z dnia 25 kwietnia 2016. Autor oraz podmiot rozpowszechniający nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie transakcje, szkody, poniesione wydatki oraz utracone korzyści powstałe w związku z decyzjami inwestycyjnymi podejmowanymi w oparciu o te treści. Informujemy, że inwestowanie na rynkach finansowych może wiązać się z istotnym poziomem ryzyka i wystąpienia znacznych strat zainwestowanych środków finansowych. Ze szczególną rozwagą należy traktować instrumenty finansowe oparte na depozycie zabezpieczającym. Należy mieć na uwadze, że historyczne wyniki nie stanowią gwarancji, że przyszłe rezultaty będą podobne. No i tutaj od razu moglibyśmy nawiązać sobie do tego, że przecież w momencie wychodzenia z pandemii od praktycznie przełomu października, listopada 2020 dynamiczny wzrost obserwowaliśmy na giełdzie papierów wartościowych trwające blisko rok z jeszcze taką poprawką na początku 2022, no ale co by nie mówić, w ostatnim czasie sytuacja wymyka się powoli spod kontroli, no i poniekąd mamy kopię z rozrywki, ale niestety w drugą stronę i to wszystko, co udało się nadrobić, praktycznie już oddaliśmy i praktycznie do covidowych dołków wróciliśmy, ale to wszystko za chwilę. Kilka słów o mnie. Ja to oczywiście też dla osób, które tutaj nie są związane z nami na co dzień. Na co dzień prowadzę programy giełdowe w Comparik. Dodatkowo od już 3,5 miesiąca wrzucam dodatkowe treści na swoim kanale YouTube Marcin Podlacki. Tak ten kanał nazwałem, ale ostatnio pomyślałem sobie, że może dodam jeszcze Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, żeby już tutaj była bezpośrednia analogia z naszą facebookową grupą, która właśnie też łączy już ponad 1400 osób i z tego powodu również bardzo się cieszę. Niestety, ale nie da się tak w pełni kontrolować tak dużej grupy ludzi i w ostatnim czasie znalazła się osoba lub kilka osób, które niestety, ale notorycznie mój profil zgłaszały bez powodu, przez co tam dochodziło do pewnych blokad, ale wszystko wróciło do normy i mam nadzieję, że już żadnych problemów przynajmniej na ten moment nie będzie. Kolejne osoby dołączają, już nie sposób wszystkich tutaj odczytać, w każdym razie zwracamy się do siebie po imieniu, oczywiście możemy tutaj też dyskutować na czacie, ja będę starał się na wszystkie pytania odpowiedzieć, jak przyjdzie taka pora, to również będę analizował te właśnie spółki, które tutaj na czacie będą się pojawiać. Na początek część prezentacyjna, a następnie przejdziemy już do pytań, odpowiedzi i do analizy, przede wszystkim wykresów na żywo, ale to też będzie luźna dyskusja, jak zresztą w każdym naszym programie, dotycząca bieżącej sytuacji. Nawet porozmawiamy o tym, co właśnie dzieje się też na żywo na rynkach Stanach Zjednoczonych, teraz równolegle z naszym programem, bo to też może być dla wielu osób interesujące. Więc najpierw New Connect, spółka w zasadzie, która zawiodła i która zaskoczyła pozytywnie, bo tutaj po jednym przykładzie, później GPW i tutaj dwie spółki, które zawiodły, dwie, które pozytywnie zaskoczyły. Oczywiście tutaj to wszystko okraszone komentarzem. No i przejdziemy do pytań i odpowiedzi, ale zanim do tego przejdziemy, standardowe wykresy, wykres porównawczy z ostatniego miesiąca, jak to wyglądało na głównych rynkach. W międzyczasie jeszcze tutaj spoglądam. W tej chwili na czacie mamy blisko 90 osób tutaj w tym właśnie webinarze, bo to też nie są dane, które są do podejrzenia, ale tutaj też są pewne ograniczone opcje, więc ja wiem o tym, że te zasięgi są zazwyczaj nieco niższe, ale też jest taka jedna właśnie kwestia,
Mianowicie no, ten materiał jest dostępny tylko dla osób, które się zapiszą, które wypełnią ten formularz, bo to są też właśnie dane, które później są wykorzystywane w ramach rozsyłania jakichś informacji dotyczących właśnie kolejnych webinarów i tak dalej. No klasycznie to wygląda, że właśnie w ramach za darmowy dostęp do webinaru te dane, no przede wszystkim to adres mailowy jest tutaj kluczowy, jest wykorzystywany, aby właśnie przesyłać różne inne właśnie opcje i webinary, różne spotkania właśnie. No myślę, że to nie jest aż tak dużym problemem, bo no chyba raczej wszyscy jesteśmy tutaj po to włącznie ze mną, aby się na co dzień kształcić, aby na co dzień gdzieś tam poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie przede wszystkim, bo wiedzy może z dnia na dzień nie powiększymy aż tak bardzo znacząco, ale doświadczenie na pewno i pewne przykłady, pewne case'y, już tak mówiąc anglojęzycznie, gdzieś tam mam nadzieję, że będą się odkładać właśnie z tyłu głowy i w przyszłości, kiedy podobne sytuacje będą następować, no to będziemy w stanie zareagować lepiej niż gdybyśmy tych już przykładów po prostu nie mieli. To jest pierwsza sprawa i druga sprawa, no tutaj właśnie między innymi też pandemia koronawirusa i te mocne spadki pewnych rzeczy nas tutaj nauczyły, no i stąd na przykład moje podejście. Mam nadzieję, że też kolejnej grupy inwestorów, która właśnie nie powoduje tej paniki, mimo mocnych spadków na rynku, niech panikują sobie inwestorzy, którzy dopiero dołączyli do notowań, ale nie osoby, które już jakiś czas tutaj z rynkiem co nieco wspólnego mają, a te osoby właśnie włącznie ze mną spokojnie, spokojnie wyczekują na swój właściwy moment po to, aby wejść, też przy okazji zaryzykować, ale po prostu, aby to ryzyko było jak najniższe i aby właśnie wejść, zakupić akcję pod kątem trendu wzrostowego. No wiemy, jak to wygląda na rynkach, to nie jest tak, że teraz mamy Bessę i ta Bessa będzie się utrzymywać przez 15 lat, przyjdzie pora na wzrosty, przyjdzie pora na poprawę sentymentu, będzie to wzrost pewnie dynamiczny, może nie aż tak skokowy jak podczas wychodzenia z pandemii koronawirusa, bo to też jest uwarunkowane spadkami, które do danego właśnie miejsca indeksy zaprowadziły, ale no przyjdzie pora na nie takie właśnie skokowe wzrosty plus 50, 80, 100 punktów w 3 dni, a później powrót do jeszcze niższych pułapów, tylko na taki systematyczny wzrost. Najważniejsze pytanie, kiedy i z jakich poziomów? I to pytanie, na które w zasadzie może mi tutaj każdy z widzów zadawać codziennie. Ja codziennie będę na to pytanie próbował odpowiadać w ramach kolejnych nowych informacji, które na rynku się będą pojawiać, ale każdorazowo ta odpowiedź nie będzie precyzyjna, nie będzie też pewna z tego względu, że po prostu no, giełda, rynki piszą różne scenariusze i poza zakończeniem wojny, no tutaj nie ma chyba sytuacji, która mogłaby odwrócić to nasze podejście krótkoterminowe, trend spadkowy właśnie już teraz, a dodatkowo no tutaj problemy się niestety, ale w ostatnim czasie nawarstwiają i to też będziemy jeszcze za moment komentować. Daria pisze o Bitcoinie, który wraca już do 20 tysięcy dolarów. No przyznam szczerze, że kurs tej głównej kryptowaluty zaskakuje pozytywnie, mnie bardzo mocno zaskakuje, ale no nie wiem, czy to nie jest przypadkiem. Tak, ja oczywiście tutaj ekspertem na rynku krypto nie jestem. Jeżeli ktoś tutaj chciałby co nieco więcej wiedzieć, to u nas na kanale też treści o kryptowalutach są publikowane. Arek Jóźwiak między innymi prowadził taki program z ramienia Gecko One. Nawet nie wiem, czy teraz dalej ten program jest publikowany. Kryptoraport przecież to też inny też kanał na YouTube, gdzie Arek Jóźwiak swoje treści publikuje. Natomiast ja tak obserwując ten rynek z boku, bo w kryptowaluty nigdy nie inwestowałem i nie wiem, czy będę inwestował, czy nie będę inwestował, ciężko powiedzieć na ten moment, ale no na pewno krypto nie jest obecnie tutaj obiektem moich zainteresowań. W każdym bądź razie powiem szczerze, że ten ruch, który ostatnio widzimy, to wyciąganie z niecałych 19 tysięcy do 20 tysięcy, mnie nie przekonuje. Mnie nie przekonuje i nie wiem, czy to nie jest właśnie takie wyciąganie troszeczkę na siłę przed już takim mocnym, ostatecznym ruchem w kierunku 15 tysięcy dolarów na Bitcoinie, w kierunku tego poziomu, którego ja się tutaj spodziewam i też mówiłem w ostatnim tygodniu w weekendowym programie właśnie też z ramienia Exante, ale przejdźmy do indeksów, aby już troszeczkę mięsa, jak to się mówi, pojawiło się na slajdach. No i właśnie tutaj sytuacja
nie wygląda najlepiej. Dlatego, że mamy tutaj wrzesień, pierwsza połowa miesiąca jeszcze nie wyglądała tragicznie, ale mniej więcej od połowy miesiąca indeksy zaczęły dynamicznie tracić. DAX z plus 4 na minus 8, WIG 20 z mniej więcej 1% nad kreską do minus 13, S&P 500, no tutaj praktycznie tego wzrostu nie widzieliśmy ze względu na słaby początek miesiąca, w każdym razie też dwucyfrowy spadek w ujęciu procentowym, nawet nieznaczny wzrost, który obserwujemy właśnie dziś, no czyli właśnie w piątek, nie jest tutaj jeszcze specjalnie znaczący, co nie oznacza, że znaczący koniec końców nie będzie. W każdym bądź razie bardzo słabo to wyglądało, korelacja na indeksach jest bardzo duża, tempo zmian podobne, no WIG 20 niestety na szarym końcu i też patrząc na to, z jakich pułapów startowaliśmy, to też nie napawa optymizmem, no ale z drugiej strony, dlaczego mamy się tutaj dziwić, dlaczego mielibyśmy na naszym polskim rynku oczekiwać wzrostów albo mniejszych spadków niż na rynkach zewnętrznych, skoro no niestety, ale na potencjalnym kryzysie, recesji, my również ucierpimy. I z jednej strony mówiło się o tym, patrząc po ostatnim posiedzeniu Fedu, po wystąpieniu też Jeroma Powella, o tym, że najprawdopodobniej recesji w 2022 roku na giełdach nie będzie. No ale ostatnie odczyty PKB pokazują, że jesteśmy jednak nieco pod kreską i być może nawet te szacunki nieco niedoszacowują tego, jak stan gospodarki w Stanach Zjednoczonych się pogorszył. I to jest taki czynnik, który w mojej opinii jest bardzo niepokojący też w kontekście właśnie ewentualnego rozwinięcia spadków, wyłamania lokalnych dołków, na których no w tej chwili de facto jesteśmy i z których no specjalnego odbicia nie ma. No nieznaczne odbicie kilkuprocentowe zostało zainicjowane w Stanach Zjednoczonych, ale bardzo szybko wróciliśmy do punktu bazowego. No i dziś ta sesja no taka z jednej strony na ten moment z wzrostami, ale ja powiem szczerze, no akurat teraz nie mam tutaj podglądu, ale nie wiem, czy te wzrosty no, będą utrzymywane dziś. Nie wiem, czy w ramach właśnie zbliżającego się weekendu dużymi krokami tej niepewności, też wystąpienia dzisiejszego Władimira Putina, które no, nie ma pozytywnej retoryki, co by nie mówić w kontekście Europy, w kontekście świata. Nie wiem, czy te wzrosty mogą być utrzymane i powiem też szczerze, że no poza technicznym odbiciem nie wiem, co miałoby tutaj akurat zachęcić inwestorów do tego, żeby akcje w Stanach Zjednoczonych kupować, aby podbijać do wyższych poziomów indeksy. Jeżeli chodzi o WIG 20, no to dzisiejsze odrabianie strat, generalnie ta dzisiejsza sesja to takie typowe szukanie równowagi między bykami i niedźwiedziami, między kupującymi i sprzedającymi. I tak jak ja na przykład jestem skrajnie negatywny, cały czas nastawiony do rynku, nie widzę tutaj powiewu optymizmu, tak znajdzie się obóz i myślę, że tutaj na czacie też znajdą się osoby, które już w tej chwili uważają, że są to na tyle atrakcyjne poziomy, że można zaangażować 100% swojego kapitału. I ja też nie powiem, że to jest zła decyzja, mimo że mi wydaje się, że niekoniecznie to jest dobra decyzja i niekoniecznie to jest dobry moment, no to jednak pewnie znajdą się zwolennicy też takiej teorii i powiedzą, że świetna opcja do tego, żeby zapakować akcje do swoich portfeli. Jak sądzę, pyta Stanisław, akcje rok temu były przewartościowane, czy dzisiaj są niedowartościowane, czy tak jak powiedział polityk, to ruletka i więcej jest w przypadku niż fundamentów. W ujęciu krótkoterminowym na pewno tak, czyli właśnie ruletka, więcej w przypadku niż fundamentów. W ujęciu krótkoterminowym, powtórzę to jeszcze raz, tak, niestety to wygląda na giełdzie papierów wartościowych i też na innych rynkach w ostatnim czasie te ruchy spekulacyjne bardzo mocno obecne ze względu na to, że no niestety, ale pewne uwarunkowania zmusiły też wiele osób, które nie mają nic wspólnego z rynkami finansowymi do tego, aby zainteresować się giełdą, zainwestować swoje środki, a takimi inwestorami bardzo łatwo manewrować też pod kątem właśnie stricte już psychologicznego podejścia, pod kątem emocji, szybkie wpadanie z euforii w panikę i odwrotnie. No i to też właśnie decyduje o tym porównaniu do ruletki. Natomiast już jeżeli chodzi stricte o tę ocenę, czy właśnie rok temu akcje były przewartościowane, czy dzisiaj są niedowartościowane. Uważam, że rok temu walory były zdecydowanie przewartościowane, jeżeli mówimy o tych lokalnych szczytach. Niektóre sektory, przede wszystkim gaming, był bardzo mocno przewartościowany. Też no, na przykład jeżeli chodzi już o banki, to na przykład się z tym nie zgodzę. To tam byliśmy w okolicach takich godziwych wycen z punktu widzenia wyników finansowych, z punktu widzenia perspektyw na przyszłość. Moglibyśmy też różne właśnie sektory oceniać. W każdym razie średnio rzecz biorąc rynek był przewartościowany i ten wzrost do poziomu
poziomów wyższych niż przed wybuchem pandemii, moim zdaniem był przesadzony. Owszem, odrobienie strat, powrót w rejony powiedzmy tych 2100 punktów, może 2000 to jak najbardziej taki poziom realny, ale 2500 to poziomy zbyt wysokie na dane właśnie uwarunkowania i na to, że no tak naprawdę pandemia cały czas gdzieś tam z tyłu była obecna i była wygaszona, ale to nie było takie już wygaszenie, tylko gdzieś tam ten ogień cały czas się tlił, może pod jakimś kocem takim właśnie gaśniczym, ale cały czas się niestety, ale tlił. Czy obecnie walory są niedowartościowane? No na to pytanie będzie mi nieco trudniej odpowiedzieć, bo wskaźniki wskazują zdecydowanie na to, że walory są niedowartościowane i akcje są tanie. Jeszcze przecież jakieś 2 miesiące temu rozmawiałem z Piotrem Kuczyńskim, wybitnym polskim analitykiem, no nie chcę tego powiedzieć, ale powiem starego pokolenia, który w dalszym ciągu ma bardzo aktualne w mojej opinii podejście rynkowe i on powiedział, że akcje są tanie. Byliśmy wtedy powyżej 1500 na WIG-u 20, no, na bankach przede wszystkim byliśmy zdecydowanie wyżej niż obecnie, ale no niestety trzeba tutaj dopowiedzieć, akcje są tanie, co nie oznacza, że tańsze być nie mogą. I obecnie to powiem jakby w dalszym ciągu, to te słowa mają zastosowanie. Akcje są tańsze, ale nic, jakby nikt nie zagwarantuje nam, że tańsze być nie mogą, a patrząc na możliwe właśnie zagrożenia, uważam, że to ten scenariusz właśnie, że będą jeszcze tańsze, jest jak najbardziej prawdopodobny. Owszem, można rozpocząć w tej chwili już jakiś skup akcji, żeby nie przespać, ale z drugiej strony, co my możemy tutaj realnie przespać? Nawet jeżeli nagle giełda by zaczęła odbijać, mielibyśmy realne oznaki poprawy sytuacji gospodarczej, no to czy naprawdę, jeżeli my kupimy za duży udział na przykład w naszym portfelu akcje, nie wiem, 5-7% wyżej niż obecnie, nawet niech będzie, że 10, przy WIG-u 20 na poziomie 1500 punktów, to czy my naprawdę prześpimy aż tak bardzo te lokalne dołki, czy to będzie aż tak duża różnica? No bo jeżeli rzeczywiście tutaj sytuacja ma się odmienić i mamy wrócić do wzrostów, no to my nie będziemy tutaj liczyć na wzrost, odbicie rzędu 8-10%. My tutaj potrzebujemy wzrostu 40-50-60% na WIG-u 20 i pozostałych indeksach, żeby mówić realnie o poprawie sytuacji rynkowej. A takie podbitki do 10-12% to może być tylko i wyłącznie chwilowe rozgrywanie właśnie waloru, taka mocna spekulacja, taka typowa ruletka właśnie na giełdzie papierów wartościowych. No i co nas aż tak bardzo tutaj nie interesuje, dlatego też no, uważam, że raczej tutaj, no owszem, no, ktoś powie, że trzeba czekać w blokach, żeby z jednej strony nie zrobić fal startu, to też bardzo istotne właśnie z tym fal startem, ale żeby wystartować równo z rynkiem, no ja uważam, że czasem lepiej się po prostu wstrzymać, ale jak już się zdecydujemy na inwestycje, to po prostu lepiej czasem się podpiąć do pociągu, niż, ale ważne, żeby złapać ten pociąg, żeby ten pociąg nie uciekł, niż wsiadać do pociągu, który być może jeszcze na tej stacji będzie długo czekał, a może w ogóle nasz wagon zostanie odpięty i zaczniemy się osuwać do tyłu w dół. No więc właśnie, to już jest to ryzyko. Robert pisze, że jego zdaniem w transzach zbierać. To ewidentnie tutaj nie zachęcam do tego, aby kupować walory właśnie od razu, z automatu, za wszystko, na jednym pułapie cenowym, licząc na to, że uda nam się właśnie, że złapiemy ten lokalny dołek. To nie jest dobre podejście. Owszem, jeżeli chodzi o inwestorów krótkoterminowych, spekulantów, no to zdarza się, że właśnie mamy przewidziane taką i taką kwotę na inwestowanie i od razu za całość kupujemy, a niekoniecznie zbieramy akcje, bo najczęściej to może być właśnie kupno, sprzedaż po kilka procent zarobku i to wszystko. To jest inna sytuacja, ale z punktu widzenia krótko, długo, średnio długoterminowych inwestycji, no to raczej naszą inwestycję, no raczej w mojej opinii na pewno, ale to każdy ma swój rozum, trzeba po prostu rozkładać na transze i właśnie często zbierać akcje na przykład nieco niżej, jeżeli już tego lokalnego dołka nam się nie uda złapać, ale to też bardzo ważna sprawa, że mówiąc nieco niżej, nie mam na myśli 0,5% w dół czy coś w tym stylu, bo może się okazać, że po prostu będziemy bardzo chciwi i koniec końców różnica pomiędzy pierwszym zakupem a ostatnim, mimo że on był, każdy kolejny był na poziomie niższym, to będzie na przykład 2%, no to wtedy to takie zbieranie, owszem, no jest lepsze niż zakup na starcie za 100% gotówki, ale to też raczej tutaj trzeba czekać na nieco większe interwały i to też zależy, wiadomo, od rynku, od akcji, od sektora, w które inwestujemy, bo co innego, jeżeli chodzi załóżmy o spółki z WIG20, a co innego, jeżeli chodzi na przykład o spółki z New Connect. Dźwięk się rwie bliżej mikrofonu, pisze Jerzy. Powiem szczerze, że
Mam dokładnie w takiej samej odległości mikrofon jak zawsze w programach, więc jeżeli coś się zrywa, to problemy z internetem. Nie wiem, czy u mnie, ja tutaj mam maksimum, jeżeli chodzi o jakość połączenia z internetem, więc być może to u Ciebie, drogi widzu, jest jakiś problem, bo no, wydaje się, że z mojego punktu widzenia wszystko powinno dobrze działać, może jakieś anomalia pogodowe, a może właśnie coś z internetem. No i akurat tutaj u siebie, gdzie nadaję, no, z tytułu tego, czym się jakby zajmuję w pracy, mam tutaj jakby gwarancję połączenia. Dostawca internetu specjalnie dla mnie przygotował właśnie osobną antenę, nadajnik, no i też nieco więcej muszę za to niestety ale płacić, ale mam gwarancję, że w nocy o północy, czy to burza, czy to deszcz, po prostu to połączenie będzie na poziomie szybkim. Jeszcze na światłowód się nie doczekałem u siebie, ale już wkrótce będę miał połączenie światłowodowe, a na razie jakby cały czas radiówka. A to, że właśnie jest tutaj, jeden Darek pisze, że słyszy mnie jakbym, Dariusz, jakbym siedział z boku, to może dlatego, że no najchętniej to tak powiem szczerze, wstałbym teraz i zaczął chodzić po biurze i opowiadać, bo ciężko czasem tak usiedzieć, jak się ma wrodzone, no może nie ADHD, ale taką dużą pobudliwość ruchową, bo ciężko też jakby szybko pracując, rozumem, wypowiadać różne sentencje, siedząc w jednym miejscu, no ale jakoś trzeba się tutaj właśnie no skupić. W każdym bądź razie, zostawmy na ten moment to takie ogólne podejście i przejdźmy szybko przez prezentację, a następnie już przejdziemy do tego, na co też myślę wielu inwestorów czeka, czyli już stricte analiza rynku na żywo. A tymczasem spółka, która na pewno zawiodła na parkiecie małej giełdy New Connect, Drago Entertainment, tutaj bardzo mocny spadek ponad 30%, który obserwowaliśmy we wrześniu, 33,5% pod kreską. No i z jednej strony mieliśmy informację o tym, że spółka sprzedała od premiery 15 tysięcy sztuk gry Food Truck Simulator, koszty gry się zwróciły, no ale jesteśmy teraz niedługo po premierze, ja tutaj nawet na żywo to odświeżę, stronę Steam Database dla właśnie Food Truck Simulator, no i tutaj niestety, ale w tej chwili w grze 103 raptem osoby. Pik z dzisiejszej doby to 130 osób, w weekend może ten pik zostanie nieco podwyższony, ale no jesteśmy bardzo niedługo w sumie po premierze, podczas której to, tuż po której to szczyt wyniósł 1115 osób, no i jeżeli już 10-krotnie spadła liczba graczy, patrząc też po opiniach, sprzedaż no nie jest jakoś bardzo tutaj znacząca, no to nie ma się co dziwić, że walory spadły do tych 40 i wyłamały ten poziom, ze względu na to, że rynek spodziewał się chyba nieco lepszej premiery. Nawet gdyby nie jakby ten grunt przygotowany przez Gas Station Simulator, wtedy ta rewelacyjna premiera, wysokie oceny, potężne piki, świetna sprzedaż, i nawet gdyby tutaj nie było tych oczekiwań, to tak czy inaczej w mojej opinii ta premiera zawiodła, ze względu choćby na to, że mamy oceny raptem na poziomie 60, 63, 19, 348 opinii pozytywnych, 183 negatywne, czyli kciuki w górę, kciuki w dół, 63% odsetek tych właśnie kciuków w górę. Oceny w mojej opinii zdecydowanie poniżej oczekiwań, a trzeba pamiętać o tym, w przypadku zarówno tej gry właśnie Food Truck Simulator, jak i pozostałych gier, że im wyższe oceny, tym większy potencjał na długi ogon sprzedażowy, czyli na to, że gra będzie się sprzedawać także miesiąc, dwa, trzy i nawet rok, dwa lata, trzy lata po premierze, w ramach też kolejnych update'ów, dodatków i różnych aktualizacji. Więc to na pewno rozczarowanie i nawet ta ostatnia informacja, którą Drago Entertainment spółka publikowała dosłownie w ostatnich godzinach, bo dziś ta informacja się pojawiła, o tym, że spółka rozpoczęła pracę nad grą Road Dinner Simulator, nie była w stanie poprawić jakoś sentymentu w krótkim terminie na walorach tej spółki. To nie jest jeszcze ostatecznie powiedziane, że już te lokalne dołki przy 40 zł będziemy tutaj wyłamywać, ale no mimo wszystko tutaj okoliczności raczej nie rozpieszczają i owszem, będziemy dziś mówić o gamingu jeszcze nieco więcej. Będziemy szukać w tym sektorze okazji inwestycyjnych spółek, które mogą dać zarobić, to już w październiku, ale nie uważam, żeby jedną z tych spółek była spółka Drago Entertainment. Wydaje się, że ten złoty okres dla spółki po premierze Gas Station Simulator miał miejsce, no a w tej chwili no chyba nieco trzeba będzie poczekać na kolejny taki złoty czas, dobry czas, jeżeli chodzi właśnie o
wzrosty na walorach tej spółki, więc myślę, że walor raczej do odpuszczenia, a dodatkowo jeszcze nieutrzymanie właśnie tego pułapu sprawia, że tych 400 zł, że te spadki mogą być tutaj pogłębiane. W międzyczasie dygresja. Kitman, czyli jeden z naszych właśnie tutaj stałych widzów, bardzo Ciebie Piotrze pozdrawiam serdecznie. Piotrek pisze, kupuję na dużych spadkach i sprzedaję na plus 2 do plus 5% i od początku roku jestem na plus, jak na amatora, średnia miesięczna 15 tysięcy, więc nie mam co narzekać. Poziomu 15 tysięcy złotych nie komentujemy ze względu na to, że to dla jednego może być bardzo dużo, a na przykład dla osoby, która inwestuje większą kwotę, to może być po prostu kwota, która ją satysfakcjonuje, ale generalnie życia nie zmienia, jak to się mówi. Ja dla studenta 15 tysięcy życie, tak pół żartem, pół serio, oczywiście może zmienić. W każdym bądź razie to jest jak najbardziej dobre podejście inwestycyjne właśnie, szukanie tych lokalnych dołków, natomiast no, ono wiąże się po prostu z tym, że no, trzeba w zasadzie, podejrzewam, że Piotrek tutaj tak jak ja, czyli Kitman na czacie, to nie odpuszcza raczej notowanie, jeżeli jest w pozycjach, śledzi cały czas rynek, śledzi to, jak dany walor sobie radzi, jak radzi sobie sektor, jak radzą sobie rynki zagraniczne, jak radzi sobie rynek polski, czy jakieś komunikaty się nie pojawiają, czy jakieś komunikaty istotne nie będą się pojawiać, bo kalendarium też trzeba znać na krótki czas, przynajmniej w przyszłość. I jak najbardziej podejście, które ja pochwalam, czyli właśnie małymi łyżeczkami, byle budować jakkolwiek właśnie swoje transakcje, ale właśnie, aby przeważały te zarabiające. I tutaj jak najbardziej to podejście jest ciekawe, dokładnie tak właśnie pisze Piotr. Co z kolejnym kernelem Astarta, to później spółki do analizy XTB może być bezpieczny, to też później, ale oczywiście z tym się zgadzam. CD Projekt może mieć dobry okres, z tym też się zgadzam, ale to też później, bo już nieco zaspoileruję, że CD Projekt w tej prezentacji się pojawi. Zawiodły walory Drago, a w tej chwili JR Holding, spółka, która radziła sobie naprawdę dobrze. Pytanie, ile tutaj w tej dobrej postawie było wpływu właśnie skupu akcji własnych i zwiększania pozycji, które praktycznie przez cały wrzesień miały miejsce. Mieliśmy też nowego, powołanie nowego członka Rady Nadzorczej. Mieliśmy też raport za sierpień. Ja już sobie tutaj klikam, jak ten raport wyglądał, tak żebyśmy mogli sobie to też pokrótce tutaj skomentować. Proszę o chwilkę cierpliwości. Natomiast no, jeżeli chodzi już stricte o walory, 33% wzrostu, to wygląda naprawdę dobrze na papierze. Tylko pytanie, czy ten wzrost no, jakkolwiek tutaj jest wytłumaczalny i do utrzymania na nieco szerszą skalę. Patrząc choćby na wartość portfela JR Holding pod kątem aktywów, ta cały czas topnieje, to jeszcze później pokażę, jak będziemy przechwytywać ekran. I jeszcze przed rokiem, we wrześniu 2021, wartość portfela JR Holding Asi spółka akcyjna wynosiła około 650 milionów złotych, a dane za sierpień mówią o wartości raptem 190 milionów złotych, no i tutaj między innymi sprzedaż walorów Kolumbusa, generalnie całe portfolio można sobie obserwować, ale no pytanie, czy to nie jest przypadkiem złe podejście. Ta redukcja portfela w ostatnich miesiącach w ramach właśnie spadków na rynku, no i właśnie teraz, kiedy to skrajnie nisko jesteśmy na rynkach, to ten portfel jest skrajnie mało warty, jeżeli chodzi o JR Holding, co w teorii przynajmniej zbiega się z tym, co dzieje się na rynku i wygląda to naprawdę, naprawdę pozytywnie. W portfelu mamy m.in. All In Games, Energafound, One More Level, Top Level Tennis, natomiast no, to też pozycje, które mimo wszystko były tutaj w ostatnim czasie no, zmieniane, zwiększane czy też zmniejszane w przypadku wielu walorów. W raporcie to wszystko tutaj jest opisane, to może sobie dokładnie posprawdzać, co by nie mówić. No i tutaj też trwa ten skup akcji własnych, łącznie w spółkach chce kupić blisko 19 tysięcy akcji, a na koniec sierpnia według raportu spółka posiadała blisko 122 tysiące akcji, co stanowi około 0,3% w kapitale zakładowym. Tak to wyglądało. W kontekście ostatnich 5 lat, JR Holding plus 850%,
No i ja osobiście tutaj akurat samych walorów JOTR Holding niekoniecznie tutaj chciałbym się skupiać na inwestowaniu w ten podmiot, ale na pewno uważam, że ja to też zresztą robię już od wielu, wielu miesięcy, jak nie lat, uważam, że obserwacja portfela JOTR Holding jest dobrą decyzją. Bez problemu można odnaleźć cały portfel, można obserwować wszystkie zmiany i warto wyczekiwać na pojawienie się jakiejś nowej spółki właśnie w portfelu JOTR Holding. Najlepiej, gdyby to była jeszcze spółka giełdowa, a najlepiej, gdyby to była skrajnie wyprzedana spółka z parkietu New Connect, jakaś mała, działająca właśnie w sektorze, który w przyszłości może być perspektywiczny i warto się po prostu podpiąć pod właśnie ten portfel, pod dany walor. No i można powiedzieć, że cała tutaj grupa analityków zatrudnionych przez Januarego Ciszewskiego dany podmiot przeanalizowała z prawej na lewą stronę albo z lewej na prawą dokładnie i wydaje się, że tutaj jak najbardziej można podpiąć się pod właśnie taką inwestycję, więc to myślę, że też jest bardzo istotna kwestia już tak bardziej pod kątem konkretnie tej spółki, niekoniecznie inwestowania w ten walor, a bardziej obserwacji portfela JOTR Holding. Z parkietu głównego zawiodły walory Jastrzębskiej Spółki Węglowej minus 34%. Kolejne wsparcia tutaj pękają. Cały sektor węglowy, cały sektor energetyczny radzi sobie naprawdę słabo. W ostatnim czasie jeszcze ten dodatkowy podatek, który może zostać wprowadzony od zysków nadzwyczajnych, a wiemy o tym, że Jastrzębska Spółka Węglowa w ostatnim czasie komunikowała rekordowe wyniki w swojej historii i te rekordowe wyniki wcale nie były w stanie poprawić sentymentu w krótkim terminie, a cały czas kurs osuwa się do coraz niższych poziomów, no i nie wygląda to niestety najlepiej. W każdym bądź razie walory JSW pewnie prędzej czy później znowu zaczną być rozgrywane przez kupujących, ale myślę, że to dopiero bliżej okolicy okrągłych 30 zł, tam jakiś popyt na dłuższą metę może być przez rynek odnotowany. Co więcej, dom maklerski banku BPS podniósł cenę docelową akcji JSW do 74 zł i nadal zaleca ich kupno. Nawet mimo tej słabej postawy całego sektora, całego rynku, analitycy cały czas tutaj widzą potencjał. No tylko właśnie pytanie, czy rzeczywiście realnie ten potencjał jest, czy może to takie łapanie się ostatniej deski ratunku pod kątem na przykład zajętych pozycji długich na walorach JSW i pod kątem ewentualnej próby wpłynięcia na krótkoterminową postawę na walorze. Nie chcę tutaj podawać konkretnych przykładów, ale no jest wiele takich grup inwestorskich, gdzie załóżmy zostaje wypuszczony komunikat na przykład o tym, że walory tej spółki X jest w dobrym miejscu, perspektywy rynkowe są dobre i ten komunikat zostaje wypuszczony załóżmy w niedzielę o godzinie 22, już tak sobie strzelam, no i w poniedziałek dany walor startuje od razu z luką wzrostową plus 12%. I teraz, no jeżeli ten komunikat zostanie opublikowany w niedzielę o 22, no to o 22 akcji się kupić nie da. Jeżeli mamy start z luką na plus 12, no to my też kupić akcję możemy na poziomie plus 12%. A najczęściej jest tak, że osoby, które właśnie taką rekomendację ogłaszają, już wcześniej nabrały swoich portfeli akcji tej spółki, załóżmy nieco wcześniej, odczekały kilka dni bądź tygodni i przy dobrym momencie informacja jest wypuszczana, a te osoby na przykład swoją pozycję zmniejszają, więc no też musimy na to uważać i też takie właśnie bezmyślne wsłuchiwanie się w różne rekomendacje nie jest w mojej opinii do końca dobre i dlatego też trzeba mieć tutaj pewnego rodzaju dystans do tego. Ja kiedy jakby uczyłem się inwestować, czytałem wiele różnych tutaj informacji, artykułów, różnych pozycji, też no to już można by wymieniać. W każdym razie często spotykałem się, ale z takim podejściem można powiedzieć zza kulis, mówiącym właśnie o tym, że wszystkie rekomendacje są stricte po to, aby dany walor upłynnić, który gdzieś tam analitycy czy tam też tworzący raport zapakowali wcześniej i aby po prostu później wyjść z tego waloru, no bo de facto to rynek będzie wchodził tuż po rekomendacji i często jest tak, że po tej rekomendacji sytuacja niestety się na walorze pogarsza i domykamy tę lukę wzrostową. Natomiast też pamiętajmy, że to jest ta negatywna strona rekomendacji, ale są też takie sytuacje rynkowe, że na przykład dany sektor notuje znaczną poprawę z okresu na okres i na przykład wszystkie firmy, które publikują cykliczne raporty,
dla danego waloru publikują bardzo dobre właśnie rekomendacje, bardzo mocno podnoszą cenę docelową, podnoszą rekomendacje na przykład zakumuluj, dokupuj, czy mocne kupuj też publikują. No i to też nie jest powiedziane, że to właśnie te rekomendacje nie przyczynią się do poprawy sentymentu i do nieco dłużej trwającego ruchu wzrostowego, ale to też jest właśnie nieco inna sytuacja. O tym też musimy pamiętać. Przechodzimy dalej do kolejnej spółki, która zawiodła. Tym razem będzie to ZEPAK. W międzyczasie możemy spojrzeć tutaj na indeksy zagraniczne, sobie tutaj też gdzieś w tle włączę, żeby móc obserwować. No rzeczywiście, tak jak pisze jeden z widzów, już kolor czerwony na S&P 500, a mieliśmy przecież jeszcze nie tak dawno mocny wzrost, a zatem, no niestety, ale kolor czerwony nie jest dobrym prognostykiem, ale to jeszcze 4 godziny do zamknięcia sesji do końca tygodnia, więc tutaj wiele może się wydarzyć. W każdym razie, no Nasdaq przecież ponad 1%, 1,3% nawet nad kreską, a już tylko 0,3% zostały i co ciekawe, waluty ponownie wchodzą do gry, 0,5% już nad kreską dolar, który jeszcze przed momentem tracił 0,3%, a więc tutaj szybko sytuacja się zmienia i no wygląda to tak, jakby rzeczywiście niestety, ale tutaj ten sentyment miał się pogarszać. ZEPAK minus 38% w kontekście też energetyki, bardzo mocne spadki na walorach spółki, która akurat tutaj bardzo mocno drożała i radziła sobie zdecydowanie lepiej niż cały sektor. Walory no, też bez końca drożeć nie mogą, ZEPAK z Boomechem można powiedzieć w jednym koszu, obydwie spółki bardzo mocno były wykupione na fali euforii, ale przyszła pora na realizację zysków, przyszła pora na pogorszenie segmentu, na pogorszenie sytuacji w sektorze i przy okazji niestety, ale na panikę, masową sprzedaż walorów, która właśnie doprowadziła do tak mocnej przeceny. Mimo że spółka szacowała naprawdę wysoki, rekordowy zysk w pierwszym półroczu, no to niestety, ale publikacja tego raportu doprowadziła do sprzedaży faktów i nawet te dobre informacje nie były w stanie decydować o chwilowej poprawie nastrojów na walorach takiej spółki, więc właśnie czasem, no bardzo często trzeba pamiętać o tym, że na giełdzie kupujemy przyszłość, a ta nie zawsze musi być właśnie usłana różami, a nawet to, że spółka będąc na swoim historycznym szczycie opublikuje rekordowy raport, nie musi być miejscem do dalszego wzrostu, a może to być właśnie taki czas, impuls do realizacji zysków, do zamykania pozycji z właśnie sporym wzrostem. Na ZEPAK-u autobus wodorowy nagonił. No nie tylko autobus wodorowy, ja tam dokładnie aż tak tej sytuacji nie pamiętam, nie analizowałem. W każdym bądź razie były też te zapowiedzi dotyczące, tak jak tutaj jest napisane, w jednym z myślników energetyki wiatrowej były zapowiedzi dotyczące różnych właśnie inwestycji w rozwój swojego portfolio, w rozwój swojej mocy tej wygenerowanej, no ale koniec końców cały sektor mimo wszystko właśnie w sporej korekcie i niestety, ale tych perspektyw chyba krótkoterminowych zbyt dobrych i przed właśnie energetyką i przed węglówką koniec końców nie ma. Jeżeli chodzi o ZEPAK, nie spodziewam się, żeby te spadki w tak dużej skali były kontynuowane, ale tutaj też nie spodziewam się, że nagle w październiku ZEPAK nam z tych spółek, które zawiodły, wskoczy do spółek, które mogłyby być właśnie dostrzeżone i które mogłyby odnotować dynamiczny i to taki systematyczny utrzymywany wzrost, bo to, że podczas jednej sesji będzie plus 15, to nic nie zmienia. Na Boomechu też mieliśmy taką jedną sesję niedawno, plus 22, a już teraz wróciliśmy do punktu bazowego i nawet jesteśmy o kilkanaście procent od punktu bazowego niżej. Bardzo pozytywnie zaskoczyła Selvita. Selvita to spółka, która no chyba jest odporna na kryzys, odporna jest na wszystkie tutaj uwarunkowania rynkowe. Spółka radzi sobie naprawdę dobrze. Cały miesiąc systematycznych wzrostów. Na początku września testowaliśmy rejony nieco poniżej 75 zł, a na koniec miesiąca mamy okolice lokalnego szczytu przy okrągłych 90 zł. Też patrząc na ostatnie 3 miesiące, tutaj stopniowy wzrost na walorach Selvity w takich kilku transzach, ale generalnie spółka radzi sobie zdecydowanie odwrotnie w stosunku do szerokiego rynku. Plus 16%, ktoś powie, że to niedużo, ale to naprawdę systematyczny wzrost, to nie jest skokowy wzrost jednosesyjny, tylko właśnie na ten wzrost wpływa między innymi rekomendacja domu maklerskiego Boś, który tutaj założy 100 ponad 2 zł za jedną akcję, czyli od tego poziomu mamy jeszcze blisko 20% potencjału.
kapitału. Spółka pracuje nad akwizycjami, nie spodziewa się przekroczenia budżetu inwestycji w Krakowie. No i dodatkowo też mamy te szacunki wynikowe, które we wrześniu były publikowane. Zysk netto za drugi kwartał prawie 16 milionów złotych i to wzrost o 50% w ujęciu rokrocznym, co też tutaj jakby daje perspektywę do wzrostu. Jeżeli chodzi o Selwitę, spojrzymy może później jeszcze na wykres. W każdym razie wydaje się, że perspektywy do kontynuacji tego ruchu wzrostowego jak najbardziej tutaj są mocne, są duże i będziemy spodziewać się właśnie próby kolejnego umocnienia, aczkolwiek początek października nie musi być aż tak usłany różami ze względu na to, że jesteśmy po mocnych wzrostach w zasadzie przez cały wrzesień i może się okazać, że początek października będzie analogiczny do końcówki sierpnia i po tych dynamicznych wzrostach przyjdzie pora na realizację zysków i nieznaczną korektę, której skala i zasięg to może być około 10% i mówię tutaj o cofnięciu w rejony wsparcia, w rejony 80 zł. No i na koniec wisienka na torcie, albo jak powiedział w jednym z programów Tomasz Hajto, truskawka na torcie. CD Projekt to spółka, która pokazała pazur plus 22% i to już wliczając tę nieznaczną korektę, która w ostatnich dniach na walorach spółki miała miejsce. Natomiast czy to wszystko, jeżeli chodzi o walory spółki, jeżeli chodzi o te dynamiczne wzrosty? Wydaje się, że nie. Wydaje się, że ten ruch wzrostowy to może być dopiero preludium, to może być dopiero przygotowanie do nieco mocniejszego ruchu. No i co może być tutaj takim zapalnikiem? No na pewno z dnia na dzień niespecjalnie cokolwiek tutaj się zmieni, jeżeli chodzi o pik Cyberpunka, jeżeli chodzi właśnie o wpływ serialu na ten tytuł, ale czwarty dzień października to każdy inwestor obserwujący walory tej spółki, posiadający je w portfelu czy zamierzający kupić nie powinien sobie właśnie w kalendarzu zapisać, dlatego że publikacja strategii właśnie to bardzo istotna sprawa i być może spółka w tej strategii zdradzi coś, co będzie motorem do wzrostu. Czy może zdradzić coś, co przyczyni się do skokowego spadku? W mojej opinii nie. W mojej opinii strategia może być taka nijaka, bez jakichś przełomowych informacji, co w mojej opinii przy tych obecnych uwarunkowaniach rynkowych może być odebrane przez rynek po prostu neutralnie, ale uważam, że strategia może pozytywnie zaskoczyć. Może pojawić się tam informacja taka, która wpłynie na kolejną falę wzrostów i na przykład na ruch w kierunku minimum 120 zł w krótkim terminie. Uważam, że taki zasięg wzrostu jest tutaj jak najbardziej realny, a zatem mówię tutaj o potencjalnych 20 kolejnych procentach i uważam, że już teraz można sobie odnotować. CD Projekt będzie jedną z propozycji inwestycyjnych także na miesiąc październik. Owszem, wielu inwestorów dużych rozgrywa pozycje krótkie. I nawet możemy sobie tutaj zobaczyć rejestr KNF, tutaj już równolegle sobie wpisuję, można wpisać też każdy, może sobie to sprawdzić, rejestr krótkiej sprzedaży KNF i od razu po wejściu na stronę można sobie te pozycje właśnie sprawdzić i już sprawdzamy, jak to tutaj wygląda. Rejestr krótkich pozycji KNF, o już mamy rejestr pozycji aktualnych i w tej chwili mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 podmiotów, 7 graczy rozgrywających CD Projekt powyżej 0,5% pozycji krótkiej, czyli rozgrywających CD Projekt na spadki. Mamy tutaj Schoenfeld Strategic Advisors, no i tutaj mamy łącznie nieco ponad 1%, prawie 1,2%, mamy tutaj Point 72,063, mamy tutaj również Arrow Street Capital 0,50, mamy AQR Capital Management 0,80 i mamy jeszcze Kindberry 1,03%, więc tutaj cały czas ten wysoki poziom inwestycji na spadki się utrzymuje i jeszcze Eminence Capital 0,59, a zatem 7 podmiotów, było ich przez moment chyba 10, jeżeli dobrze pamiętam. Oczywiście tutaj mówimy tylko o pozycjach powyżej 0,5%, czyli tych, które muszą być tutaj ujawnione na pewno i to nie ma się nad czym zastanawiać, jest też wiele pozycji tutaj mniejszych, poniżej 0,5% właśnie, które też zawierają pozycje krótkie, ale w sytuacji, w której na przykład wydarzyłoby się coś pozytywnego w tej właśnie strategii 4 października, co tutaj może być istotne? I ja powiem szczerze, na to liczę. Mianowicie, jeżeli spółka zaskoczyłaby czymś naprawdę bardzo pozytywnie, to zwiększyłoby prawdopodobieństwo pojawienia się short squeezu. Poniekąd preludium już tego mieliśmy w ostatnich dniach, kiedy walor drożał kilkanaście procent. I teraz, jeżeli taki ruch z tych poziomów, które mamy, by się tutaj pojawił,
jest istotna szansa na to, że te grupy inwestorskie, które wyczytywałem przed momentem, zadadzą sobie pytanie, no dobrze, ale jeżeli tutaj mamy tak mocne podbicie i rzeczywiście te perspektywy są tak dobre, no to trzeba ciąć stratę, trzeba wychodzić ze swojej pozycji. No a wiemy o tym, że żeby zamknąć pozycję krótką, zarabiającą na spadkach, trzeba po prostu kupić pozycję długą, czyli automatu shortujący będą musieli po prostu odkupić swoje pozycje. I nawet jeżeli nie będą chcieli otwierać pozycji długich, to tak czy inaczej z automatu muszą swoje pozycje pozamykać, czyli no poniekąd zbilansować swoje pozycje krótkie. I to może zwiększyć prawdopodobieństwo potencjalnego ruchu wzrostowego na walorach CD Projektu i to może być właśnie skokowy ruch. W ostatnim czasie bardzo wysokie obroty tylko i wyłącznie tutaj potwierdzają to, że na walorach rozgrywają się tutaj nieco mocniejsze ruchy niż te, które właśnie mogłyby być wygenerowane tylko i wyłącznie przez nasz polski kapitał. I tutaj, tak jak pisze Jerzy, jest duża szansa na to, że pojawi się właśnie popyt, który już zresztą jest na całkiem wysokim poziomie, ale mówię tutaj o popycie, który może na te lokalne szczyty dźwignąć kurs CD Projektu, choćby patrząc na sam ten fakt, historyczny szczyt i to stosunkowo z niedawna, kiedy to miała miejsce premiera Cyberpunka 2077, tuż przed premierą, bodajże 464 zł. No i załóżmy, postawmy się na miejscu tych nowych inwestorów, którzy dopiero teraz debiutują na giełdzie, bo no, uwarunkowania rynkowe i choćby to, że w radiu trąbi się o mocnych spadkach na giełdzie, sprawia, że ci inwestorzy chcą swój kapitał zainwestować w pierwszą akcję. No i ci inwestorzy, analizując taki CD Projekt i patrząc na CD Projekt po 460, kilkanaście miesięcy temu i patrząc na CD Projekt teraz po 100 zł, powiedzą, to jest świetna okazja inwestycyjna, ja kupuję CD Projekt. I to też może być właśnie taki sygnał, który lokalnie może poprawić właśnie tutaj sentyment na walorach tej spółki. No dobrze, przechodzimy do części pytań i odpowiedzi. Proszę o 60 sekund dosłownie cierpliwości, kilka łyków tutaj kawy z mojej strony i za moment wracam, wyciszam mikrofon na te 60 sekund, ale cały czas oczywiście jestem po drugiej stronie monitora. No i witam ponownie jeszcze, przepraszam, jeszcze proszę o potwierdzenie, czy wszystko w porządku z dźwiękiem po tej chwilowej przerwie. Ja już w międzyczasie włączyłem przechwytywanie ekranu, tak żebyśmy wspólnie mogli tutaj przejść sobie przez kilka, może nawet kilkanaście wykresów, w zależności na ile właśnie czas pozwoli i też na ile będzie zainteresowanie i na ile też gardło pozwoli, no bo jednak dzisiaj dużo, dużo mówienia przy okazji różnych też rozmów, programów i tak dalej, ale mam nadzieję, że jeszcze jakieś 20-25 minut uda się ten webinar właśnie kontynuować. Dziękuję za potwierdzenie, że wszystko jest w porządku, więc przewijam sobie czat do góry, no aby spojrzeć już na spółki, które w międzyczasie gdzieś tam się pojawiały. No a jeżeli już mamy tutaj stronę stoku, ja bardzo lubię obserwować notowania na tej stronie, bo wszystko jest jakby tutaj właśnie w pigułce, na miejscu. No i zobaczmy, w Stanach Zjednoczonych na 0 S&P 500, 0,4 zyskuje Nasdaq, stan na godzinę 18:17, więc nie znaczy te wzrosty tutaj stopniały, ale w tej chwili kurs odniesienia utrzymujemy, co oczywiście nie skreśla potencjału do dalszych spadków i do zejścia na przykład w rejony sesyjnych dołków, które tuż po 15:30, tuż po otwarciu sesji miały miejsce. To jeżeli chodzi o właśnie sytuację w Stanach Zjednoczonych. W międzyczasie tutaj jeszcze zobaczmy na inne kwestie. Tu szybko pokażę właśnie ten rejestr krótkiej sprzedaży, o którym już mówiłem. Mamy te 7 pozycji na CD Projekcie, mamy także powyżej 0,5% pozycji krótkiej na Dino, to co poniekąd wyjaśniałoby te ostatnie spadki do 300 zł, mamy GPW, mamy ASBIS i mamy jeszcze
mamy ten Square Games, przepraszam, pominąłem, i mamy jeszcze właśnie Allegro. To jest swoją drogą interesujące, że kurs tak mocno spadł w ostatnim czasie, a tylko w zasadzie Acquire Capital Management rozgrywa Allegro, no i tutaj 70% na pozycji krótkiej właśnie na spadki, co no, w teorii powinien tutaj się jakiś inny gracz ukazać, bo jednak te obroty nie są małe na Allegro, ale być może to po prostu właśnie mniejsi inwestorzy tak mocno zrzucili kurs i to de facto decydowałoby o tym, że ten ruch spadkowy, to cofnięcie wcale nie jest właśnie miarodajne i w krótkim terminie to może się tutaj odmienić. To jeżeli chodzi o właśnie ten tytuł, jeszcze zobaczmy sobie na Cyberpunka, na Steam Database, jak to wygląda, zobaczmy na pik graczy, może odświeżę, bo to ładowałem przed programem, już 93 tysiące graczy grających równolegle w Cyberpunka, ale przed nami weekend i tutaj nie potrzeba komunikatów, proszę spojrzeć. Pik poniedziałkowy, wtorkowy, środowy, czwartkowy i piątkowy, każdorazowo byliśmy bardzo blisko, plus minus w okolicach 100 tysięcy graczy, jeżeli chodzi o ten szczyt sesyjny. Poprzedni weekend kończyliśmy pikiem 136 tysięcy, prawie 137 tysięcy i uważam, że jest duża szansa na to, że ten weekend ten pik poprawimy, a to już kolejny tydzień z bardzo wysokim pikiem, czyli też przy okazji z wysoką sprzedażą. Po pierwsze, musimy pamiętać tutaj, że CD Projekt jest w tej chwili sprzedawany na poziomie 50% ceny bazowej. To jest istotna rzecz, którą musimy wiedzieć. Też pod kątem właśnie oceny, właśnie tutaj gdzieś tutaj zawsze się wyświetlało, a może tutaj prices, o właśnie, wyświetlała się ta cena. Choć w tej chwili nawet, o proszę spojrzeć, bo to ciekawe, nawet nie wiedziałem o tym, mamy na ten moment current price, czyli obecną cenę 199 zł, a zatem CD Projekt wrócił z ceną do tej ceny bazowej. No i teraz, jeżeli rzeczywiście ten pik utrzymywałby się cały czas na tak wysokim poziomie, to jest informacja naprawdę dobra, bo z jednej strony musimy pamiętać o tym, że na pewno w tym piku spory udział to gracze, którzy już wcześniej sobie zakupili swoją kopię Cyberpunka, być może na premierze, być może w trakcie tych kilkunastu miesięcy po premierze, ale to też na pewno jest pewien odsetek nowych graczy, których zachęca choćby rosnąca ocena. Ale zobaczmy na cenę w dolarze, bo to jest też bardzo istotne. Dolar, proszę bardzo, $60 to ta stała cena mniej więcej, która już od wielu, wielu lat się tutaj utrzymuje dla tych AAA, dla tych największych produkcji, co przy tak mocnym dolarze przekłada się na blisko 300 zł z jednej kopii. To naprawdę duża kwota, a pamiętajmy też o tym, no duża, o 50% wyższa niż w przypadku właśnie polskiego złotego, a pamiętajmy też o tym, że no jednak lwia część sprzedaży właśnie w dolarze i później może na drugim miejscu w euro się odbywa, tutaj 45% wyższa cena niż w złotówce, więc to też kolejna dobra jest informacja. Spoglądam tutaj jeszcze na czat. Czy są jakieś komentarze dotyczące właśnie stricte już CD Projektu? Tylko ilu graczy kupiła, ilu wróciło do gry? Oto jest pytanie. No tak, ale co by nie mówić, analizując też podobne case'y, choćby na przykładzie tytułu Succubus, od Madmind Studio pewnie też dzisiaj na tę spółkę spojrzymy, no to mimo wszystko, jeżeli ten pik utrzymuje się w przypadku właśnie jakiejś wyprzedaży, w przypadku nowych update'ów czy jakichś tam dodatkowych nowych wersji na poziomie wysokim, no to bardzo duży odsetek to nowi gracze, mimo wszystko to nowi gracze, no bo ja na przykład nie wyobrażam sobie, co miałoby sprawić, że ja wróciłbym teraz do gry, w którą grałem 15 lat temu już tak, oczywiście to jest szerszy kontekst, ale raczej myślę, że ktoś, kto już swoje spędził na Cyberpunku i z jakiegoś powodu odłożył ten tytuł, niekoniecznie musi wracać, więc myślę, że tutaj lwi odsetek będzie nowych graczy. Ostatnia rekomendacja do sprzedaży 96 zł na CD Projekt to podejrzane. No ja tutaj akurat do tych rekomendacji bym nie przywiązywał swojej uwagi. Możemy sobie zanotować, że ja na przykład w tym momencie rekomenduję tutaj CD Projekt po 120 zł, ale to nie o to przecież chodzi. Ja po pierwsze to no, nie mam takiej władzy, żeby wystawiać publiczne rekomendacje, natomiast mogę mieć swoje podejście, mogę sam tutaj na gorąco oceniać sytuację. Uważam, że ta naprawdę prezentuje się dobrze i uważam, że co by nie mówić, perspektywy są naprawdę dobre i myślę, że początek października może być naprawdę dobrym czasem dla CD Projektu, więc tutaj jakby cały czas walor tutaj jest bardzo atrakcyjny w mojej opinii. Zostawmy Cyberpunka, zostawmy rejestr krótkiej sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, no blisko sesyjnych dołków już jesteśmy, niestety, ale spadki coraz to mocniejsze. Przejdźmy do sytuacji na wybranych spółkach, o których tutaj widzowie pisali. Już tutaj gdzieś sobie przewinąłem, ale
ponownie ostatnio sobie to wszystko gdzieś przełączyłem. Zobaczmy na Astartę, to spółka, o której pisze Zbigniew. Zobaczmy jak tutaj, a może nie, może jeszcze zanim Astarta, to zobaczmy na ten CD Projekt, żeby mieć już ten temat zamknięty. Zobaczmy na wykres, widzimy to odbicie. Zatrzymaliśmy się na poziomie, który w ostatnim czasie też decydowało o oporze, to okolica 106 zł. Można się było spodziewać takiego scenariusza, że właśnie ten poziom podobnie tutaj jak ostatnio ten wzrost nam zatrzyma, ale wtedy też byliśmy po zdecydowanie o niższej skali tych wzrostach niż teraz, bo zaczynaliśmy z okolic 86 zł, a obecnie zaczynaliśmy z 77, a więc no, skala tego wzrostu, które obecnie widzimy, jest znacząca, bo to już jest blisko 50% od lokalnego dołka do tych prawie 110 zł. Natomiast no, to cofnięcie, typowa realizacja zysków, być może jeszcze przez chwilę, być może do czwartego właśnie kurs tutaj zatrzyma się, no, mówię do czwartego, a przecież to niedużo czasu, bo de facto to dwa dni, trzeci i czwarty, poniedziałek, wtorek, zatrzyma się w tych rejonach 100 zł, a później w przypadku pozytywnego zaskoczenia jest szansa na wybicie i atak na kolejne wyższe poziomy. I tutaj może się okazać, że wybicie tych 106 zł nawet będzie związane z nieco mocniejszym ruchem wzrostowym niż ten do 120, który ja zakładam, ale myślę, że tak realnie 120 i poziom tej konsolidacji z maja 2022 jest poziomem, do którego kurs może tutaj zmierzać. Dobrze, przejdźmy do spółek, tak żeby przynajmniej 10 z nich przeanalizować, więc muszę nieco tutaj przyspieszyć. Zobaczmy, CD Projekt za nami, Astarta. Tutaj sytuacja nie wygląda najlepiej. Testujemy okolice ostatniej konsolidacji z końcówki sierpnia, okolice 20 okrągłych złotych, no ale sytuacja też jest coraz bardziej napięta i uważam, że to nie czas do tego, aby szukać tutaj pozycji na spółkach z indeksu Ukraine, na spółkach właśnie, które na wojnie mogą zyskać, a mogą też stracić, oczywiście zyskać w przypadku poprawy sytuacji z punktu widzenia Ukrainy, a stracić w przypadku poprawy sytuacji z punktu widzenia Rosji. Cały czas jeszcze kontekst właśnie ten nuklearny, kontekst wykorzystania bomb atomowych nam się tutaj pojawia i niestety, ale to na pewno nie napawa optymizmem i nie zwiększa zainteresowania sektorem przez inwestorów. Uważam, że na ten moment te spółki trzeba po prostu odpuścić, nawet mimo tych bardzo kuszących niskich kapitalizacji, niskich poziomów oscylatorów. Uważam, że cały WIG Ukraine jest do odpuszczenia. Trzeba mieć z tyłu głowy oczywiście, jak zareagować w sytuacji, gdy sytuacja będzie się zmieniać, ale w tym momencie inwestowanie to w mojej opinii bardzo duże ryzyko i pewnego rodzaju igranie z ogniem. I podobnie sytuacja tutaj wygląda, jeżeli chodzi o Kernel. Kernel, który co prawda zrezygnował ze swojej działalności na Ukrainie, no ale widzimy, że rynek nic sobie z tego nie robi, bo wracamy do lokalnych dołków. Tak jak zresztą mówiłem o tym, że do tych 16 zł wrócimy, wielokrotnie już o tym poziomie wspominałem, wróciliśmy, więc nawet lokalnie to wygląda naprawdę dobrze, tak jakby rzeczywiście z tych rejonów była szansa na wzrost i urwanie tych kilkunastu nawet procent pod kątem pozycji długiej, ale uważam, że to bardzo ryzykowny scenariusz, a wyłamanie tego poziomu może tutaj wiązać się z bardzo dynamicznym spadkiem, nawet skokowymi spadkami i kierunkiem 12 zł na kursie, więc jeżeli ktoś chce zaryzykować, na pewno Kernel ciekawiej wygląda niż Astarta, choćby nawet ze względu na to, że te koneksje już z krajami wschodu są zdecydowanie niższe niż jeszcze poprzednio. Technicznie jak najbardziej pod wzrost tutaj to wygląda. Jesteśmy na wsparciu RSI na 30 punktach przy mocnym wyprzedaniu i jak najbardziej tutaj lokalna korekta może się pojawić, ale w praktyce napięta sytuacja na Ukrainie na pewno tutaj nie zwiększa potencjału właśnie inwestowania w tego typu spółki. Zobaczmy XTB, tutaj bardzo ciekawie to wygląda na wykresie. Wróciliśmy do okolic okrągłych 20 zł. O tutaj na tym wykresie ten poziom będzie nieco bardziej widoczny. No i co? Wypadałoby tego poziomu bronić. Po pierwsze tutaj okolica 200-sesyjnej średniej kroczącej jest w tej chwili testowana. Po drugie, przed nami czas wzmożonych obrotów, to na pewno. No nic tutaj się nie wydarzy. Spodziewamy się, że od października te obroty będą rosły, będą coraz to wyższe i to będzie naturalny wzrost po prostu. Koniec okresu wakacyjnego zawsze zbiegał się z tym, że po takim przejściowym wrześniu od października obroty rosły i też nie tylko jeżeli chodzi o akcje, także jeżeli chodzi o indeksy, jeżeli chodzi o surowce i inne instrumenty dostępne na platformie XStation. Dodatkowo, co tutaj wpływa na korzyść walorów i przyszłych wyników finansowych, to fakt tego, że mimo wszystko przybywa kont, coraz więcej nowych kont otwieranych właśnie na platformie, coraz większa liczba aktywnych
aktywnych użytkowników, co też lokalnie przełoży się na poprawę wyników finansowych. Oczywiście cały czas ten podatek od zysków nadzwyczajnych, bo XTB no być może i to raczej prawdopodobne, że będzie wpadać do grona spółek, które mogą niestety, ale wpaść do tego koszyka spółek, które będą musiały się tym zyskiem nadzwyczajnym podzielić ze Skarbem Państwa. I to może być, w mojej opinii, jedyna negatywna informacja, która może skutkować jednak brakiem tego wzrostu, którego koniec końców oczekujemy. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że to może być dobry okres z punktu widzenia walorów właśnie XTB. Też w roku 2021 właśnie ta końcówka roku wyglądała całkiem nieźle. Po bardzo słabym lipcu, po takim no powiedzmy umiarkowanym spadku we wrześniu, w zasadzie od początku października przyszła pora na wzrosty. Wzrosty, które trwały kilka miesięcy i doprowadziły do umocnienia z 14 zł do blisko 18, a zatem jakieś 30% właśnie w końcówce 2021 walory podróżowały. Uważam, że końcówka roku to może być dobry czas właśnie dla walorów tej spółki. To kolejny podmiot, zobaczmy na walory Jujubee, walory z Newconnect, małej spółki sektora gamingowego po ostatniej podbitce. Nie ma już śladu, szybki, znaczący wzrost wolumenów, ale nie utrzymujemy poziomów, brak obrony. W tej chwili testujemy okolice 2 zł, która również nam się nie broni. Kolejny impuls wzrostowy szybko zamazany, chociaż dynamiczny z 1,70 na 2,50. Być może był ostatnią akcją do wyjścia ze swoich pozycji długich na walorze Jujubee, bo na ten moment sytuacja nie wygląda tutaj najlepiej. Retest dołka w rejonach 1,70, no i nieutrzymanie tego pułapu, które nie jest tutaj wykluczone, może wiązać się z cofnięciem do 1,50. Oczywiście poprawa sentymentu, bo może być tak, że w tej chwili nie rusza duży gaming, a ten kapitał właśnie tutaj jest wyciągany z tych mniejszych spółek, właśnie jeszcze od spekulantów między innymi, którzy chcą pozostać właśnie w gamingu, ale uważają, że jednak to CD Projekt będzie tą okazją do wzrostu, no bo doskonale wiem, jak to psychologicznie też może wyglądać, znam to uczucie, sam to uczucie kiedyś tam przeżywałem, odczuwałem wiele, wiele lat temu, kiedy to właśnie tracąc na jakichś małych pozycjach, oczywiście to nie były też duże udziały w portfelu, ale tracąc na małych akcjach z Newconnect, decydowałem się na rezygnację, na taką kapitulację i na przykład miałem małą spółkę, już to oczywiście przykład, nie jestem w stanie przytoczyć konkretnego, ale powiem na takim przykładzie typowym, czyli rezygnowałem ze swojej małej pozycji na spekulacyjnej spółce, załóżmy z sektora Game Dev i uważałem, że zainwestuję to, plus jeszcze dorzucę trochę do inwestycji w dużą spółkę z całego sektora, bo chcę mieć daną spółkę sektora, ale niekoniecznie właśnie ta, która przyniosła mi sporą stratę, tylko na takiego dużego gracza, który już w teorii przynajmniej jest spółką stabilniejszą. I być może właśnie to takie podejście też rządzi się swoimi prawami w ostatnim czasie na game devie, ale to wszystko nie jest w mojej opinii już przesądzone. Nie musi to trwać bardzo długo, bo ja spodziewam się, że przy mocnym dolarze i też no, sezonie pogodowym sprzyjającym właśnie graniu w gry wideo uważam, że przed nami dobry czas dla game devu i małego, i dużego. To jeżeli chodzi o tę spółkę, spoglądam tutaj dalej, zobaczmy na Asbis. Asbis w ostatnim czasie informował o wejściu na kolejny rynek ze swoimi produktami elektronicznymi, przede wszystkim tutaj właśnie dystrybucja urządzeń elektronicznych, natomiast no kurs niestety, ale nie radzi sobie najlepiej, retest dołka w rejonach 14 zł, obserwujemy 14,40 dziś na zamknięciu, ale wczoraj dziś tę okolicę 14 zł tutaj testowaliśmy, sprawdzaliśmy, no i niestety, ale pogorszenie sytuacji tutaj na wszystkich spółkach, które poniekąd były lub są związane z Ukrainą, z właśnie wschodem, niestety, ale może być dostrzeżony również na walorach Asbis. Nawet te niezłe wyniki finansowe niekoniecznie muszą tutaj decydować o poprawie sentymentu i tutaj ja również raczej trzymam się z boku, jeżeli chodzi o walory Asbis. Na pewno bliżej 10 zł będę rozważał wejście, bo jednak to spółka dobra, co by nie mówić, ale na ten moment jest bardzo ryzykownie i bardzo wysokie mamy prawdopodobieństwo wyłamania tego poziomu w rejonach 14 zł i cofnięcia w rejonie 10, 11 nawet. Dobrze, przejdźmy dalej. Przewijam sobie tutaj czat, szukam kolejnych spółek, widzę, że bardzo dużo ich tutaj jest, a może najpierw wrócimy do
komentarzy, bo tutaj pewnie są właśnie komentarze do tego, co tutaj właśnie mówię na bieżąco. KGHM z kontrą, CD Projekt wzrośnie, to dalej będzie fundamentalnie dziadostwo, pisze Marcelino. Znaczy fundamentalnie dziadostwo może nie sugerowałbym aż tak mocnych, jeżeli chodzi o CD Projekt, ale ja na przykład tutaj podam kontrargument i spróbujmy sobie rozważyć CD Projekt z tą swoją niską kapitalizacją, prawie pięciokrotnie niższą od swoich historycznych szczytów i na przykład rozważmy sobie CD Projekt pod kątem uniwersum Wiedźmina, pod kątem Cyberpunka już z bardzo zakorzenioną pozycją, pod kątem też tego nowego produktu, jakim jest nowa saga o Wiedźminie i pod kątem potencjalnego zagranicznego przejęcia przy niskiej kapitalizacji, gdzie przy wysokim dolarze i przy takiej, jaką mamy kapitalizację w złotówkach, jednak CD Projekt wydaje się atrakcyjnym podmiotem dla zagranicznego studia, więc może ten spadek po prostu miał swoją przyczynę właśnie w tym, jak to realnie wyglądało. Dobrze, przejdźmy do kolejnej spółki z czatu. Zobaczmy ZEPAK, o którym już mówiliśmy na wykresie. Tutaj wróciliśmy, proszę spojrzeć, do 18 zł, a zatem no, te kreski jednak nie bez powodu tutaj na wykresie istnieją, te właśnie poziome. 18 zł narysowane i jest to miejsce, które lokalnie może decydować o próbie jakiejś podbitki. Mamy RSI przy 25 punktach, czyli już tutaj bardzo mocne wyprzedanie właśnie na tym walorze. 200 wyłamana, 50 już dużo wcześniej. I realnie jest szansa w tym momencie właśnie na tych poziomach na jakieś właśnie nieznaczne odbicie, chociaż dzisiejsza sesja tego nie sugeruje, bo tutaj bardzo długi cień i 20 zł nieutrzymane, ale bardzo duża szansa na to, że w tych rejonach okrągłych 18 zł pojawi się właśnie podobny ruch jak ten, który tutaj obserwowaliśmy w połowie września, czyli odbicie wtedy mieliśmy ruch właśnie z 21 do 25 zł, blisko 20% i po tych mocnych spadkach, skokowych spadkach rzeczywiście taki ruch może być tutaj zainteresowany. Niemniej jednak spodziewam się, że kurs ZEPAK może spadać, już może nie aż w tak dynamicznym tempie, ale może spadać nawet w rejony 13, może później 11 zł i w mojej opinii, jeżeli ten poziom 18 już tak włamiemy na nieco dłużej, to właśnie te rejony, ta strefa konsolidacyjna będzie utrzymywana nieco dłużej i myślę, że na taki impuls wzrostowy, jak ten, który obserwowaliśmy tutaj w 2022 roku na początku, będziemy musieli nieco dłużej poczekać. Dobrze, zobaczmy dalej PKP Cargo. Zobaczmy na wykresie, jak ono wygląda. Kursy, no po ostatnich dobrych wynikach finansowych, dobrych perspektywach, niestety, ale nie utrzymuje rejonu 12 zł. Nie wygląda to najlepiej, bo mimo tego, że 50 pokonała 200, co było sygnałem do wzrostu, kurs jednak zaliczył spadek w krótkim terminie do okolic 11 zł. I tak jak mówiłem przy 12 zł, że to atrakcyjne miejsce do otwarcia pozycji długiej, tak teraz powiem, że to jeszcze bardziej atrakcyjne miejsce do otwarcia pozycji długiej na walorach spółki PKP Cargo. Oczywiście ktoś powie, że no co za logika, no oczywiście logika tutaj stuprocentowa, ale cały czas uważam, że perspektywy przed spółką są naprawdę dobre i myślę, że tutaj ta strefa jak najbardziej wygląda bardzo atrakcyjnie. RSI jeszcze teraz dodatkowo zbliżył nam się tutaj do mocnego wyprzedania, więc jeżeli ktoś się zastanawiał, to myślę, że w okolicach 10 zł, do których niechybnie kurs PKP Cargo zmierza, będzie szansa na ten impuls wzrostowy. Okolice 10 zł może być taką odskocznią i jest duża szansa na to, że bardzo szybko wrócimy do testu 50-200 na wykresie właśnie w okolicach nawet 12 zł. I uważam, że PKP Cargo może nie stricte na sam październik, ale na końcówkę 2022 roku może być jedną z takich perełek do dostrzeżenia. Zobaczmy PKO BP na wykresie. Największy bank na giełdzie papierów wartościowych, który to wyłamuje lokalne dołki. Dziś najniżej byliśmy już od dobrych kilkunastu miesięcy. Sesyjny dołek 21,31, bardzo blisko okrągłych 20 zł już na PKO BP jesteśmy. Bardzo blisko jesteśmy też dołków z pierwszej fali spadków w pandemii koronawirusa. W marcu byliśmy w rejonie okrągłych 20 zł i uważam, że to ten kierunek, który przez PKO BP i przez pozostałe banki został obrany. Uważam, że cały sektor może lokalnie, mimo jakichś takich nieznacznych korekt, zanurkować jeszcze około 10% i dopiero ja osobiście tam rozważałbym ewentualnie perspektywy pod zakup, pod nieco bardziej dynamiczne wzrosty. Czy ja otwierałbym shorty do 20 zł? Myślę, że wolałbym w tym momencie przy 22 otworzyć short z takim take profit przy 20 zł niż pozycję długą, licząc na wzrost w kierunku 25. To jeżeli chodzi o takie podejście krótkoterminowe, natomiast w strefie w okolicach 18-20 zł, to myślę, że będzie miejsce bardzo ciekawe, interesujące już nawet nie tyle dla spekulantów, ale dla inwestorów średnio-długoterminowych pod kątem nabycia walorów PKO BP już na nieco dłużej do portfela
inwestycyjnego. Zobaczmy na Medmind, to nasza perełka, która w ostatnim czasie nic nie robi sobie ze zmian na rynku, ani nie rośnie, ani nie spada kurs, już od dłuższego czasu konsoliduje w tej swojej strefie między 2,50 a 3 zł przy bardzo niskich obrotach, ale też nie ma się co dziwić, żadnych istotnych tutaj komunikatów ze strony spółki, PIK graczy też jakoś skokowo nie rośnie, spółka nie publikowała w ostatnim czasie żadnego update'u do Sakubes, także nie było specjalnej zniżki na właśnie grze, stąd też ten PIK na poziomie niezbyt wysokim, no ale cały czas czekamy, bo końcówka roku może być tutaj bardzo interesująca. Jeżeli powtarzam, bo to bardzo ważne, dojdzie do publikacji premiery, gry w wersji konsolowej Sakubes, no to tutaj, i tutaj zakładając, że jest szansa nawet na odtworzenie 50% sprzedaży z tego głównego tytułu, która sprzedaż już pewnie w okolicach 300 tysięcy egzemplarzy jest, no to jeżeli nie dojdzie do opóźnienia i dodatkowo, jeżeli już po premierze tytuł będzie dobrze oceniany, podobnie jak tytuł główny, czyli na przykład w 80% pozytywnie, uważam, że szanse na ruch wzrostowy rosną i to nie na taki nieznaczne właśnie wybicie szybko zasypywane, tylko na ruch zdecydowanie bardziej dynamiczny, ruch nawiązując nawet do poziomów sprzed premiery bezpośredniej Sakubes w okolice 6-8 zł. Dla inwestorów cierpliwych spółka jak najbardziej dobra, co dodatkowo pokazuje to, że mimo wszystko kurs nie traci przy słabej postawie ostatnio szerokiego rynku, przy coraz to mocniej pogłębianych lokalnych dołkach, Medmind cały czas utrzymuje poziomy, które też były testowane jeszcze przed wybuchem wojny. Przecież w dzień wybuchu wojny kurs również w okolicach 2,53 zł był i teraz cały czas tutaj ruch prawo na wykresie. Więc to spółka dla cierpliwych, nie dla spekulantów, to mówię kategorycznie, też ze względu na niższe wolumeny, ale o spółce trzeba pamiętać w kontekście potencjalnych wzrostów. No dobrze, zobaczę jeszcze kilka spółek tutaj z dolnej części, bo będziemy już powoli kończyć ostatnie kilka minut. Za oceanem zrobiło się zielono, zobaczmy jak to wygląda, no ale to taka zieleń, w zasadzie 0,2 zyskały indeks S&P Nasdaq od tego jak ostatnio sprawdzaliśmy, więc tutaj nic specjalnego się nie dzieje, fajne wyniki będą na PKB, pisze Robert, ja też zakładam, że no tutaj cały czas PKB jest w ciekawym miejscu do kupna, też mówiłem o tym dziś, na pewno do analizy jest ekipa pod kątem bardzo mocnego wyprzedania, ale to też raczej mała pozycja, ale pod kątem też pewnych zmian. Ciężko kupić akcję Medmind Studio, nie ma opłatu, pisze Agnieszka. Ja uważam, że wcale nie ciężko, bo choćby nawet w tej chwili jest zlecenie ukryte, które już dokładnie jest sprawdzone na poziomie 2,84. Tam w okolicach 11 tysięcy akcji oczekuje, mimo że pokazywane jest cały czas 484 akcje, ale ktoś tam ze zlecenia ukrytego pozbywa się swoich walorów, więc bez problemu pakiet za 30 tysięcy złotych, bez pewnego podwyższania kursu można zakupić na Medmind, natomiast w drugą stronę jest pusto, to trzeba powiedzieć otwarcie, w przypadku właśnie, gdyby ktoś zdecydował się na jakiś paniczny zrzut akcji, to może się okazać, że kurs przy zrzucie pakietu za 10 tysięcy złotych zanurkuje o 15%, to też trzeba pamiętać, bo po prostu po stronie kupna specjalnie dużo zleceń tutaj nie ma w arkuszu. Dobrze, ostatnie trzy spółki weźmy pod lupę, weźmy KGHM na początek, już sprawdzamy jak tutaj wygląda na sytuacja, o KGHM też ostatnio mówiłem, bronimy wsparcia w okolicach 85 zł, pytanie czy to nie jest odbicie fałszywe, nie jest to powiedziane z tego względu, że rynek jakby rzeczywiście tutaj wygląda mocno i ta wczorajsza sesja pokazują, że to są takie typowe znaki pokazujące relatywną siłę właśnie na walorach tej spółki miedziowej i pokazujące, że tutaj potencjał do odbicia gdyby jeszcze szeroki rynek dołączył, jest, ale może się okazać, ja zakładam właśnie taki scenariusz, że gdyby początek października nie przyniósł na WIG-u 20 jakichś skokowych odbić, skokowych zmian, próby wzrostu, to nawet inwestorzy przestaną wierzyć w KGHM i tutaj bardzo szybko, jeżeli wrócimy do 85 zł i ten popyt odpuści na walorach spółki miedziowej, dojdzie do wyłamania tego poziomu i ruchu do 72 zł. Na ten moment przy założeniu, że nasza giełda nie będzie mocno tanieć w pierwszej połowie miesiąca, mówię o WIG-u 20, patrząc na to, co działo się dziś i wczoraj, te wysokie wolumeny i zmianę procentową, uważam, że
krótkim terminie kurs powinien wrócić do 96 zł. Tak to wygląda na podstawie dwóch ostatnich sesji i naprawdę wygląda to dobrze, analizując właśnie perspektywy, analizując to, co działo się podczas sesji. Ale no niestety, wydaje się, że gdyby nasza giełda miała spadać dalej, a nie jest to wykluczone, no to KGHM też tego nie udźwignie i ten poziom, który obecnie analizujemy, zostanie koniec końców wyłamany. Czy może dojść na kontraktach do żądania fizycznego rozliczenia kontraktu? Pyta jeden z widzów, mówi się, że na surowcach nie ma pokrycia, nie ma równości. Kontrakt surowcy pisali o tym na stoku. Na przykład srebro wystawiono ponad 15 razy więcej kontraktów niż faktycznie go jest. Powiem szczerze, za dużo pytań, musiałbym się nad tym wszystkim zastanowić. Mój drogi widzu, prośba o przeklejenie tego pytania do naszej facebookowej grupy Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj gdzieś tutaj w poście, gdybyś mógł wkleić się na spokojnie, zastanowię i odpowiem Ci, bo już po prostu zbliżamy się do końca, a to temat, no, gdzie nie chcę po prostu tak z kapelusza rzucać odpowiedzi. I na koniec jeszcze spółka LES i Pepco, nawet nie wiem szczerze mówiąc, o jaką spółkę chodzi, LES, nie znam takiej spółki dokładnie, ale wrzucamy jak najbardziej. Dlaczego nie LES i Pepco, to dwie spółki na koniec, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy program. Nie wiem dlaczego nie widzę, o, już mamy walory spółki LES, aż sobie muszę tutaj sprawdzić jeszcze na ten walor. A czy to nie jest właśnie Groklin, czy to nie jest dawna spółka Groklin, muszę się też upewnić, tylko po zmianie nazwy, a właśnie Groklin, no to tak jak gdzieś obiło mi się tutaj o uszy, były Groklin, dokładnie, i sprawdzamy, tutaj sytuacja bardzo źle wygląda, kurs no nurkuje jeszcze tutaj. Zresetujemy sobie, wybija z konsolidacji, wybija lokalne dołki w okolicach 1,05, 1,10, 50 nam się tutaj mocno oddala, no i tutaj cały ten impuls wzrostowy jest oddawany, co by nie mówić, w ostatnim czasie, tylko właśnie tutaj te notowania bardzo dziwnie wyglądają, bo to w sumie w ostatnim czasie tak to wygląda. Ciężko mi szczerze mówiąc komentować ten wykres, musiałem tutaj nieco dłużej się wgryźć w ten problem, natomiast to, co mogę powiedzieć już teraz, jeżeli spółka jest przy 20 punktach na RSI i jeżeli tam nie ma widma jakiejś bankructwa, nie ma widma upadłości, bo tego nie wiem, to musiałbym sprawdzić, to może się okazać, że jeszcze jakiś ostatni cios ze strony podażowej, kurs jeszcze do tych 60 groszy może być zrzucony, ale uważam, że przy takich niskich poziomach na RSI można powoli rozpocząć podkupowanie waloru, jeżeli tam oczywiście żaden trup z szafy nie powinien wypadać. Emisja akcji ciągła, no dobrze, ale to mogę powiedzieć równie dobrze, że na walorach CIK też mamy ciągłe emisje akcji na CI Games, a tutaj pod Lords of the Fallen między innymi, proszę spojrzeć na ten dynamiczny wzrost, ktoś powie, że spółka tylko i wyłącznie drukuje pieniądze poprzez ciągłe emisje akcji, a jednak mimo wszystko inwestorzy nie reagują jakoś bardzo negatywnie, a dodatkowo nawet te lokalne szczyty, już bardzo blisko historycznych szczytów, analizujemy. I jeszcze na koniec zobaczmy sobie Pepco na wykresie. Historyczne dołki pogłębione. No jeżeli chodzi o Pepco, tutaj powoli trzeba zacząć analizować ten walor pod kątem inwestycji, pod kątem ponownej fali wzrostowej. Zobaczmy, te korekty odbywają się właśnie tak falowo. Ten ostatni ruch, odbicie z 33 zł złapaliśmy, bo pamiętam, jak podczas jednego z webinarów 33 pisałem jako miejsce do zakupu. No i od tego momentu 20% można było zarobić. No i teraz wydaje się, że jesteśmy ponownie bardzo blisko takiego miejsca. Okolica okrągłych 30 zł, który to poziom już dziś był broniony. Być może jeszcze jakiś czas ta obrona potrwa, ale uważam, że właśnie z tego mniej więcej miejsca szukałbym okazji do potencjalnego odbicia wzrostu i do ruchu w kierunku 33-4 zł, a zatem potencjał wzrostowy to 15%, podobnie jak poprzednio. Natomiast jeszcze tutaj poczekałbym chwilę, dlatego że obroty owszem nam wzrosły znacząco, wybroniona okolica 29, to są pozytywne sygnały, no ale jeszcze poczekajmy, jedną, dwie sesje, no jak ucieknie, to ucieknie. Oczywiście, jeżeli tutaj ktoś złapał przy 29, no to na pewno nie narzeka, ale myślę, że w tej strefie, przy tak mocnym wyprzedaniu, walory Pepco są atrakcyjne i walory Pepco to jedna z tych spółek, które rekomendowałbym, jeżeli chodzi o październik, jeżeli chodzi o potencjalną podbitkę i ruch krótkoterminowy, więc mamy CD Projekt, mamy na pewno Pepco, na pewno do sprawdzenia będzie też między innymi ZEPA, który dziś analizowaliśmy pod kątem tej przeceny do 18 zł i skrajnego wyprzedania. Spoglądałbym też na banki w sytuacji, w której kurs zostałby zrzucony o te 6-8% do lokalnych dołków przy 20 zł. Jak najbardziej PKO BP do zainwestowania jest pozycją ciekawą tutaj. Spoglądałbym na CD Projekt, to już mówiłem, zasięg 120 jak najbardziej, ale ta strategia może ustawić
notowanie, jeżeli tam jakiś trup z szafy nie wypadnie, to może się okazać, że CD Projekt ponownie podczas naszego kolejnego webinaru pokaże się jako gwiazda z parkietu głównego. Czy będzie nagranie? Tak, nagranie oczywiście z tego webinaru będzie dostępne dla wszystkich, którzy się zapisali. Myślę, że około 24 godziny trzeba poczekać, może po weekendzie, w poniedziałek, to zależy jak szybko kolega wgra to na YouTube, na kanał niepubliczny, tylko i wyłącznie dla właśnie osób, które się zapisały. CD Projekt dopiero powyżej 107 zł. No ja powiem szczerze, że zamierzam nieco zwiększyć swoje zaangażowanie w walory CD Projektu, jeżeli kurs właśnie ten poziom pokona, to jest takie moje podejście, natomiast no, jeżeli ktoś czyta między wierszami, to pewne rzeczy sobie już tutaj odczytał, zresztą ja o CD Projekcie już mówiłem wielokrotnie, bliżej 90 zł, że walor wygląda naprawdę, naprawdę interesująco i niekoniecznie zgadzałem się z tą koncepcją spadku do 50, nie jest to wykluczone, że CD Projekt nie spadnie do 50, ale tu i teraz, patrząc na to, co się obecnie dzieje, uważam, że to jest nierealne, tak mocny spadek. Owszem, to nie jest powiedziane, że załóżmy w marcu 2023 nie będziemy przy 50 zł, ale tu i teraz raczej te perspektywy są tutaj pozytywne. Czekamy na sezon wynikowy, wzrost obrotów przyczyni się na pewno do tego, że sytuacja na rynkach powinna się ustabilizować i być może właśnie ta panika, którą obserwujemy, będzie się powoli przekształcać w pewnego rodzaju krótkoterminową euforię. Natomiast na zmianę trendu musimy w mojej opinii jeszcze poczekać. Nie ma argumentów, które mówiłyby, że dołek, który dziś dotknęliśmy na WIG-u 20 jest lokalnym dołkiem i tak jak w przypadku dołka z pandemii 1250 na WIG-u 20, my niżej już przez najbliższe kilkanaście miesięcy nie będziemy. Uważam, że będziemy niżej, uważam, że dołek z pandemii przetestujemy, uważam, że realne jest nawet cofnięcie w kierunku 1000 punktów, jeżeli sytuacja by się nie poprawiała geopolityczna przede wszystkim, a dodatkowo jeżeli miałaby się tutaj pogarszać. To tyle, jeżeli chodzi o właśnie nasz dzisiejszy webinar. Bardzo wszystkim dziękuję za liczne przybycie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem przynajmniej na większą część pytań. No nie byłem w stanie na wszystkie, no ale też czas mamy ograniczony, a też proszę spróbować kiedyś w domu przez 90 minut mówić w takim tempie, chociaż nawet więcej, bo przecież jeszcze wcześniej zamknięcie GPW na takich obrotach naprawdę jest ciężko. Przyznaję, że no po takim programie to godzina leżenia, żeby po prostu odpocząć, już tak pół żartem, pół serio, jeszcze jakaś kolacyjka na pewno. W każdym bądź razie udanego weekendu, jutro na pewno też pojawi się materiał jeszcze właśnie z podsumowaniem tygodnia z ramienia Exante. Na pewno jeszcze chciałbym jakieś jeden, dwa materiały wrzucić na kanał prywatny na YouTube. Też zachęcam właśnie do dołączenia i jeszcze tutaj na szybko na prezentacji pokazuję slajd kończący. Zachęcam do kontaktu mailowego, jeżeli ktoś ma jakieś zapytania. Zachęcam do dołączenia do naszej facebookowej grupy Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, gdzie też cały czas aktywność się pojawia i też w ostatnim czasie taką modę mamy na aktywność weekendową, również post weekendowy się pojawi, aby dyskutować o tym, co ewentualnie komu przyjdzie do głowy w sobotę, w niedzielę. No i standardowo od poniedziałku wracamy z naszą aktywnością. Dziękuję za obecność, udanego weekendu już teraz ostatecznie, dużo wypoczynku i słyszymy się na żywo w poniedziałek o godzinie 8:45. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.